fajnie, nie? Noszczynił zakupy. Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu w klubie miłośników psów, w gronie miłośników psów. Widzę, że już jesteście. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać sobie troszeczkę na temat oceny zachowań agresywnych u psów, ponieważ to najczęściej właśnie takie zachowania sprawiają problemy opiekunom i powodują, że nasze życie z psami nie jest tak fajne, jak mogłoby być. Witam. Cześć Jacku, cześć wszystkim. Pisze Aleksandra, też witam Cię bardzo serdecznie, Aleksandro. Lucyna, jak to miło Cię widzieć, bo tak ostatnio mamy mało kontaktu. Ja właśnie zauważam, że to nasze grono środowe jest takim właściwie, można powiedzieć, gronem przyjaciół, którzy się spotykają co tydzień, zawsze tam ze sobą rozmawiają, ale też dołączają do nas nowe osoby, więc jeżeli jesteście akurat z nami, to dajcie znać, żebym mógł Was serdecznie przywitać. Tak, i Asia pisze, że powodem to, że pies zachowuje się agresywnie, jest to, że nie jesteśmy tak lubiani wśród ludzi. No a dzisiaj powiem Wam, że miałem na spacerze z Frelą taką śmieszną sytuację, bo chodzi tutaj pani z dwoma wyżlicami niemieckimi i one po prostu zawsze, jak ja wchodzę z Frelą na łączkę, to one po prostu przychodzą i zaczynają drzeć japę na Frelę. Nie wiem, co one mają przeciwko jej, ale ona po prostu jest najpierw zaskoczona, a później się denerwuje. Nie? I ja do pani powiedziałem, proszę pani, czy może pani jakoś zapanować nad tymi psami, przywołać je, wziąć je na smycz, no po co one mają podbiegać do nas i szczekać i grozić? A pani mi odpowiedziała, sam pan ma agresywnego psa. więc miałem takie krótkie spięcie. Właśnie, czym jest agresja, w jaki sposób ją oceniać, jak to w ogóle jest z tą agresją. O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Także zgłaszajcie się, kto jest po raz pierwszy. Ja dla tych, którzy są po raz pierwszy, chciałem się troszeczkę przedstawić i powiedzieć, że od 20 lat się zajmuję pomaganiem psom i ich właścicielom w tym, żeby mogli się razem ze sobą lepiej porozumiewać, lepiej dogadywać i prowadzić szczęśliwe życie. Napiszcie, czy spotkaliście się z takimi sytuacjami, że ktoś właśnie mówił Wam o tym, że jesteście, nie wiem, właścicielami agresywnych psów. Dzisiaj też chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, jakie rasy psów gryzą najczęściej, o wynikach badań i to jest dość nowa publikacja. I tutaj pani Izabela Wierzbowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Magdalena Hędrzak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Aimi Tilian z Norweskiego Instytutu Badań nad Przyrodą i Sajantani Basak z Uniwersytetu Jagiellońskiego zrobiły taki research, można powiedzieć, i opublikowały wyniki swojej pracy, jakie rasy psów gryzą najczęściej i wzięły pod uwagę przypadki pogryzień ludzi w latach 94-2018 opisywane przez media i także dane o szczepieniach przeciwko wściekliźnie podawanych po narażeniu na kontakt z chorobą. Także tutaj mamy solidną dawkę danych statystycznych, więc dzięki temu będziemy mogli wiedzieć, ile osób musiało być zaszczepionych po narażeniu na kontakt z wścieklizną i gdzie dochodziło częściej do pogryzień, czy na wsiach, czy w miastach i kto był najczęściej atakowany. O tym wszystkim Wam dzisiaj powiem. Danuta, słuchasz mnie od 2 lat. Jejku, chyba Ci wyślę jakiś medal za to, bo to naprawdę jest wyjątkowa historia, nie? Że jesteś z nami
tak regularnie i od tak długiego czasu. Cudownie, bardzo mnie to osobiście cieszy. No bo wiecie, ja też się zajmuję tym, że prowadzę kursy zawodowe dla trenerów, dla behawiorystów. Te osoby, które się zgłaszają na te kursy, kończą je i później same prowadzą z dużym sukcesem swoją własną działalność i obserwuję tam właśnie na YouTubie, czy na Facebooku, czy na innych mediach właśnie to, jak one sobie fantastycznie radzą. I mam troszeczkę takie, nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, ale mam troszeczkę takie poczucie, że jestem taki dumny, nie? Że udało mi się wychować, nie? Ludzi, którzy są świadomi, którzy są skuteczni, którzy mają świetną wiedzę i dobrą praktykę, i oni po prostu radzą sobie z takimi problemami, z którymi niekoniecznie innym wychodzi. Także bardzo, bardzo z tego się cieszę i lubię to robić, powiem wam. Ja naprawdę lubię przekazywać wiedzę, lubię przekazywać doświadczenie, lubię dzielić się tymi metodami, które rzeczywiście działają. Także już czytam wasze komentarze, bo aha, dla tych, którzy są po raz pierwszy, to chciałem powiedzieć, że to nasze spotkanie to nie jest tylko mój wykład. Tak? Nie chcę, żeby to był taki wykład, w którym ja coś tam gadam, reszta słucha albo robi sobie, prawda, przerwę na herbatkę. Tylko to jest spotkanie, na którym my ze sobą rozmawiamy. Czyli jak pojawiają się jakieś wasze pytania, teksty, to ja tutaj je po prostu wrzucam, się do nich odnoszę. Czasami jest to jakaś dygresja, więc nie denerwujcie się. O właśnie, teraz Beata napisała, że mój 1,5-roczny sznaucer miniaturowy oszczekuje dzieci. Wcześniej było dobrze, nawet dała się pogłaskać, obwąchała i było ok, ale od marca, czy jak miała 9 miesięcy, coś się jej poprzestawiało. Wiesz, to może być też związane z tym, że twoja psinka po prostu zmieniła się ze szczeniaka, albo właściwie nie ze szczeniaka, tylko z okresu młodocianego w dorosłą sukę. Zagrały hormony, coś się tam może zmieniło w otoczeniu, no i teraz po prostu zmienił się wzorzec zachowania, tak? Z tego szczenięcego na dorosły, więc to może być też jeden z powodów. Ważne jest to, żeby wiedzieć, jak ewentualnie tym zarządzać, tak? Czyli zawsze w pierwszym rzędzie jest tak zwany management, czyli to, żeby po prostu mieć psa pod kontrolą. Dlatego jeżeli wasz pies prezentuje jakieś zachowania agresywne, to lepiej jest mieć go na smyczy niż bez smyczy, ponieważ wtedy macie nad tym kontrolę. Ewentualnie, jeżeli jest bez smyczy, to w kontrolowanym środowisku, w którym wiecie, że na przykład inne psy są za siatką albo są w bezpiecznej odległości i wasz pies po prostu nie zrobi im krzywdy. To samo dotyczy oczywiście ludzi, tak? Bo agresję możemy w różny sposób kategoryzować jako agresję wewnątrzgatunkową, zewnątrzgatunkową. Agresja wewnątrzgatunkowa dotyczy relacji psów z innymi psami, zewnątrzgatunkowa psów z innymi gatunkami, w tym właśnie będą też ludzie, chociaż pewne badania pokazują, że psy komunikują się z ludźmi tak jak z innymi psami. To jest ciekawe, że psy bardzo uważnie obserwują nasze reakcje, obserwują bardzo uważnie nasze działania, tak? I starają się dostosować do tego, co uważają, że będzie w danym momencie najlepsze dla nas. I to jest piękne w sumie, że psy właśnie w taki sposób działają. Weronika pisze: mój pies niestety rzuca się i szczeka, głównie szczeka na inne psy i nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić, a próbowałem wszystkiego, 5-letni piesiu. Pardon. Tak, to, że się rzuca i szczeka, czy głównie szczeka na inne psy, to niekoniecznie oznacza, że jest to agresja. Bo on może szczekać na przykład dlatego, że nie wie, jak w inny sposób może się z tymi psami komunikować. Czyli to, co najczęściej ludzie mylą, to jest agresja i frustracja, a więc pies, który ma mało kontaktu z innymi psami i chce mieć tych kontaktów więcej, może zachowywać się tak, że my uznajemy, że to jest zachowanie agresywne, a tak naprawdę ono wynika z frustracji, czyli z chęci jakby kontaktu z tym psem przy jednoczesnym małym. Małej umiejętności, przy jednoczesnej małej umiejętności komunikacyjnej z tymi psami, tak? Więc te psy, które są w jakikolwiek sposób izolowane, często przejawiają niestety
takie zachowania. W jaki sposób można byłoby się o tym przekonać? No jest kilka takich sposobów. Jednym z nich jest po prostu zaaranżowanie spotkania z jakimś znajomym psem. Możecie poprosić sąsiada, który ma psa, że wy chcecie zrobić taki eksperyment. Pójście na w taki teren, gdzie na przykład jest jakaś tam siatka oddzielająca psy od siebie. Tak, żeby. Ja mam tu fantastycznie w Gliwicach, bo mam takie miejsce, nie? Gdzie mogę pójść kawałek. Jest siatka, po jednej stronie jest jeden pies, po drugiej drugi. I mówię, dobra, to puszczamy te psy i patrzymy, jak one reagują. Czy to jest na zasadzie takiej, że chcecie zabić, czy to jest na zasadzie takiej, że podbiegam, szczekam, powącham się i mówię, o, fajny jesteś, fajna jesteś, nie? I tak się bardzo często zdarza. Także jeżeli nie macie pewności, jakie emocje są pod spodem tego waszego zachowania pod tytułem szczekania na inne psy, czy też rzucania się na inne psy, to zróbcie taki test. On jest w miarę bezpieczny, bo tam nic się przez tą siatkę nie stanie, a będziecie w stanie zaobserwować, jak to zachowanie rzeczywiście wygląda i jak ono się kończy, bo może się okazać tak, że ten pierwszy wybuch potrwa, nie wiem, 10-20 sekund, a później psy powiedzą, ok, to pobawmy się, nie? I to będzie po prostu tyle. Natomiast jeżeli chodzi o samo zachowanie agresywne, to ja osobiście lubię bardzo taką definicję, którą zaproponował Mike D'Abruzzo ze szkoły K9 One ze Stanów Zjednoczonych. I on mówi tak, że agresją jest każde zachowanie, które nieprzerwane prowadzi do gryzienia. Więc patrząc od tej strony, słuchajcie, znowu Junior, nie wiem, ci, którzy byli z nami kilka razy już, to wiedzą, że jak ja zaczynam maila, to kot Junior po prostu przychodzi, miauczy, a za chwilę wskoczy na biurko i będzie tutaj ogonem machał. To jest po prostu niesamowite, nie? On po prostu wie, że my ze sobą rozmawiamy i musi koniecznie zaistnieć na tym live'ie, więc wybaczcie Juniorowi. Okej. Okay. Ale wracając do tematu agresji i frustracji. Tak, agresja to jest każde zachowanie, które nieprzerwane prowadzi do gryzienia, a więc jeżeli wasz pies na przykład namierza jakiegoś psa, kiedy zaczyna się na niego sadzić, jak to niektórzy mówią, tak? Czyli po prostu przenosi ciężar ciała na przednie łapy, zamyka pysk, nastawia uszy, ogon idzie do góry, i zaczyna na przykład warczeć, no to jest to pewien sygnał. Jeżeli nie zareagujecie w odpowiednim momencie i pozwolicie rozwinąć się temu, mówiłem, Junior przeszedł, to zachowanie doprowadzi do krótkiego spięcia. Więc to jest definicja agresji u Mike'a D'Abruzzo. Bardziej klasyczna taka definicja Chmurzyńskiego jest taka, że agresja jest to atak lub groźba ataku, powodowana złością lub strachem. Oczywiście w sytuacji złości lub strachu inaczej będzie wyglądać pies, który zachowuje się agresywnie. Jeżeli jest to złość, to będziemy widzieli inne elementy mowy ciała, czy jakby inne składowe mowy ciała, które pokazuje, że pies jest zdenerwowany, zezłoszczony. I to będzie na przykład postawienie grzywy, ogon wypięty do góry, to będzie twarde takie spojrzenie, przeniesienie ciężaru ciała na przód, czyli napięcie, tak, na przednich łapach. I pies, który przeżywa złość, często prezentuje przednie zęby, czyli widzimy takie wyszczerzenie zębów, ale jest to takie bardzo, bardzo widoczne, że pysk jest otwarty i widzimy bardzo dobrze przednie zęby. Natomiast kiedy pies jest przestraszony, kiedy przeżywa emocje strachu, to ten obraz jest zupełnie inny, czyli ciało jest ugięte, najczęściej w pozycji takiej obniżonej, ogon często wciśnięty pomiędzy nogi, pomiędzy tylne łapy. Pies wokalizuje, tak charakterystycznie dość piszczy, i cały pysk jest otwarty, tak, ja mówię, w takie długie C.
czyli widzimy wszystkie zęby, łącznie z trzonowcami. To znaczy, że pies czuje się po prostu przestraszony tą sytuacją, ale nie ma innego wyjścia, jak tylko po prostu atakować, bo jest w sytuacji niejako przymusowej, czyli na przykład nie może odejść, nie może się oddalić, ta strategia nie działa i wtedy jest zmuszony do tego, żeby po prostu używać agresji jako sposobu na zwiększenie dystansu. Czyli dwie główne emocje, dwa główne typy agresji. I teraz jak popatrzymy sobie na schemat, to popatrzcie. W momencie, kiedy pojawia się jakiś bodziec, mamy reakcję, tak zwaną reakcję orientacyjną, tak? Czyli mamy pies podejmuje decyzję, co to jest, tak? Ocenia ten bodziec. Jeżeli ta ocena jest negatywna, pojawia się strach, to włącza nam się unikanie. I jeżeli to unikanie nie prowadzi do zwiększenia dystansu, to będziemy mieli do czynienia z agresją defensywną, czyli jeszcze raz, uszy położone, pysk otwarty w kształcie płaskiego C, ogon wciśnięty pomiędzy łapy, niska postawa, charakterystyczna wokalizacja, taka przypominająca piszczenie bardziej niż szczekanie. I ocena pozytywna, która jest związana przede wszystkim z emocją złości, wściekłości. I tutaj będziemy mieli tendencję psa do tego, żeby w sposób ofensywny oddalić zagrożenie. Tak się może zdarzyć wtedy, kiedy na przykład wkraczacie na terytorium psa, czy wchodzicie na posesję, gdzie jest pies i on po prostu podbiega do was i zaczyna was stamtąd wypędzać. To będzie taka typowa agresja ofensywna. Ofensywna też będzie na przykład agresja macierzyńska, czyli jeżeli suka broni swoich młodych, to też może być ten typ agresji, albo agresja obronna, kiedy pies broni swojego właściciela, czy jakiegoś innego zasobu, typu jedzenie, typu zabawka. Tu będziemy mieli raczej właśnie agresję ofensywną. Czyli defensywna związana ze strachem, ofensywna związana przede wszystkim ze złością. Już sobie patrzę. Ewa tutaj fajnie napisała. Cześć. Ja nie wiem, jak ocenić, czy moja beza Rottweiler jest agresywna. Natomiast jak ktoś się do mnie na spacerze zbyt blisko podejdzie lub gwałtownie zacznie gestykulować, to potrafi warczeć. Też patruje się intensywnie w oczy innym ludziom, którzy naruszają naszą przestrzeń. Nie wiem, co by zrobiła, gdyby nie była na smyczy. Co, no, tak się dobrze składa, że ja też mam Rottweilerkę. I ona jest bardzo naprawdę przyjazna wobec ludzi. Ona kocha wszystkich ludzi, dlatego że ja od samego początku, od wieku szczenięcego, dbałem o to, żeby ona po prostu lubiła ludzi. Żeby nie czuła się przez nich w żaden sposób zagrożona i żeby jej zachowanie było właśnie takim pozytywnym. Ja się śmieję, że to jest labrador w skórze Rottweilera. Ale jeżeli ten pies, znaczy Rottweiler jest takim psem, który ma to w swoim repertuarze zachowań, oceni, że sytuacja jest zagrażająca, to włączy się mu instynkt obronny, czyli będziesz miała agresję ofensywną, czyli będzie aktywny odruch obronny. Ona nie będzie uciekać, tak? Tylko w tym momencie będzie ostrzegać i tutaj to warczenie może być takim ostrzeżeniem. Wpatrywanie się w oczy jak najbardziej jest sygnałem dystansującym, bo to jest takie po prostu grożenie, jest jeden z sygnałów grożących i być może czeka na twoją reakcję. Gdyby poczuła, że ty jesteś zagrożona, że ty po prostu jesteś w niebezpieczeństwie, to być może użyłaby właśnie ataku jako sposobu na zdystansowanie potencjalnego przeciwnika. Także mając Rottweilera trzeba się z tym liczyć. I tutaj napisał, jesteś naszą supernianią. Dobrze, Ewo, następnym razem wystąpię w dobrym stroju właściwym. Dobra. Beata napisała nam, że nie mogę określić, czy to strach, czy agresja, nie pokazuje zębów. Wiesz, nie musi pokazywać zębów, czyli reakcja psa nie musi być taką pełną reakcją, którą opisałem, ponieważ już poszczególne elementy tej reakcji dadzą się zauważyć. Pierwszy, na który warto zwrócić uwagę, czy pies zmniejsza dystans, czyli na przykład podchodzi w kierunku tego zagrażającego bodźca, czy wycofuje się na przykład za ciebie,
i szuka wsparcia, bo jeżeli szuka wsparcia, wycofuje się, to raczej będzie to agresja defensywna. Jeżeli natomiast idzie do przodu, grozi, pokazuje zęby, warczy, to będzie to raczej agresja ofensywna. Klaudia pisze tak: mój 4-miesięczny szczeniak kilka tygodni temu wystraszył się większego psa i od tej pory zaczął szczekać na każdego zobaczonego psa bez względu na odległość. Nie do końca wiem, jak reagować. Wiesz co, teraz tak, 4 miesiące to jest taki trochę trudny okres, dlatego że w 4 miesiącu pojawia się tak zwana nierównowaga pomiędzy układem pobudzenia i hamowania. Już wyjaśniam. Układ pobudzenia to jest to wszystko, co powoduje, że szczeniak ma ochotę eksplorować świat. Hamowanie to jest ten układ, za który odpowiada jeden z najsilniejszych neuroprzekaźników w mózgu psa, czyli faz gamma aminomasłowy, który mówi: odpuść sobie. I jeżeli w tym wieku, takim dość krytycznym, pojawi się jakiś pies, który go wystraszy, który go na przykład zaatakuje, który spowoduje, że on przeżyje jakieś trudne, bardzo niedobre dla siebie doświadczenie, to doświadczenie zapisuje się w układzie limbicznym. Układ limbiczny to jest bardzo stara część mózgu, która przechowuje naładowane emocjonalnie wspomnienia i porównuje każdy nowy bodziec z tym, co już tam ma zapisane. Więc jeżeli teraz on widzi innego psa, to układ limbiczny mówi: o, uważaj, bo to może być groźne. Tak? To, co można zrobić, a ponieważ to jest młody pies, więc nie powinno z tym być większego problemu, to jest zapoznawać go z fajnymi psami, zachowując oczywiście pewną ostrożność, czy na przykład przez tą siatkę, albo na spacerze równoległym. Polecam w ogóle dla Was kurs terapeutyczne spacery z psem, bo tam dokładnie o tym mówię, jak to zrobić. Czyli prowadzisz psa z tym innym psem, pozwalasz mu się z nim zaprzyjaźnić, powąchać i on przekonuje się: ok, ten pies jest fajny. Potem znajdujesz innego psa albo jeszcze inne psy, bo możesz też większą ilość tych psów zaangażować i wtedy pies widzi: ok, te psy nie są straszne, a więc ten pojedynczy przypadek nie musi jakby determinować mojej reakcji na każdego innego psa, tak? Ale to będzie wymagało od ciebie troszeczkę pracy. No bo jeżeli on już szczeka na każdego zobaczonego psa, to znaczy, że się ich prawdopodobnie obawia i dobrze by było, gdybym mógł się z nimi po prostu zapoznać. Tylko dobierz te psy tak, żeby to nie były jakieś psy warioty, tak? Tylko żeby to były psy zrównoważone. Mhm. Pierwszy raz na żywo, Katarzyna. Bardzo fajnie, dodają ci otuchy moje live'y, bardzo się cieszę. I masz dwa adopciaki, jeden reaktywny smyczowo do psów, drugi do obcych i Junior Instant. Przepraszam, ale po prostu ten kot mi robi porządek na biurku, no, chusteczki wyrzucił. A drugi do obcych psów, życie z nimi to codzienny rollercoaster. Wiesz co, ja też przeżywałem coś takiego z Gringiem, z Goldenem, którego przygarnąłem. 7 razy zmieniał dom adopcyjny, był bardzo agresywny do ludzi, do innych psów też. No i pracowałem z nim przez pół roku. I jedna rzecz, jaką wyciągnąłem, jakby wniosek, który wyciągnąłem z tej pracy, był taki, że po prostu potrzebna jest pewna cierpliwość i pewien plan, tak? Czyli jeżeli masz psa, który reaguje bardzo mocno na inne psy, na smyczy, to możesz na przykład nauczyć go, że kiedy zobaczy innego psa, ma się odwrócić do ciebie, bo od ciebie jest nagroda. Jak to zrobić? Dość prosto. Musisz mieć kliker. Tutaj po prostu nie odpuszczę. Kliker po prostu jest twoim przyjacielem, więc zakup go za parę złotych. To jest takie urządzenie, które wydaje charakterystyczny dźwięk, kiedy chcesz zaznaczyć oczekiwane zachowanie. I jak twój pies zobaczy innego psa, a po czym przekonasz się, że on to zobaczył? No bo co? Bo się zatrzyma, zamknie pysk, przesunie ciężar ciała na przednie łapy. O, wiesz już, że zobaczył tego psa, bo się gapi. Naciskasz kliker. Jeżeli uwarunkujesz wcześniej, że każdy klik oznacza smakołyk albo jakąś inną nagrodę, ale od ciebie, to co zrobi pies? Odwróci się po nagrodę, ale równocześnie zacznie po pewnej ilości powtórzeń, bo nie po pierwszym, drugim,
kojarzyć, że jak widzi tego psa, to może spodziewać się od ciebie jakiejś nagrody. Więc co zrobi, jak widzi psa? Odwróci się, powie, dawaj smakołyk. I to jest pierwszy taki krok, który możesz wykonać, żeby po prostu, jak mówimy fachowo, odwrażliwić troszeczkę twojego psa na widok innych psów, czyli budujesz pozytywne skojarzenie z widokiem innego psa. Dzięki temu, że pojawia się dźwięk klikera, kiedy twój pies widzi innego psa, jest sygnał nagrody i nagroda od ciebie. A więc on nie będzie oczekiwał raczej tutaj czegoś nieprzyjemnego, tylko wręcz przeciwnie, czegoś przyjemnego. I to się fajnie później generalizuje i twój pies zaczyna po prostu lepiej reagować na inne psy. To jest początek. Nie mówię, że to jest cała procedura, ale od czegoś trzeba zacząć, a w tym wypadku wydaje mi się, że tak od tego można zacząć. Agata, cześć Agato. A propos zachowań agresywnych, to wczoraj byłam z Belą na rezonansie głowy i okazało się, że ma wrodzone wodogłowie i to ono jest przyczyną padaczki i było agresji. No, jejku, Agata, bardzo ci współczuję. Wiesz co, to jest taka pierwsza właściwie zasada zawsze dla behawiorystów i trenerów, ja to powtarzam dziesiątki razy na kursach zawodowych. Kochani, jeżeli macie problem z zachowaniem psa, pierwszą rzeczą, jaką sprawdzacie, zawsze jest stan zdrowia psa. I to nie jest tak, że lekarz weterynarii opuka, posłucha, powie, nie, wszystko dobrze, nie? Nie, nie, nie. Robicie analizę krwi, czyli przynajmniej podstawową biochemię, tak? Jeżeli trzeba dalej poszukać, badacie poziom hormonów, głównie hormonu tarczycy, jeśli chodzi o zachowania agresywne. W tym wypadku okazało się, że rezonans, tak? Czy powiedzmy, jakaś bardziej skomplikowana procedura typu tomografia, ale rezonans jest bardziej szczegółowy, dopiero nam daje wyjaśnienie, dlaczego nasz pies zachowuje się w ten, a nie inny sposób. Tak? I wtedy, no cóż, no musimy po prostu dostosować nasze działanie do tego, co ten pies jest w stanie zrobić, bo nie możemy oczekiwać, że w pełni to zachowanie zmodyfikujemy. No po prostu musimy dostosować to do możliwości. Okej. Okay. Mara i Hendrix napisała, mój wyżeł szczeka na podjeżdżającą taksówkę, jeśli musimy w ten sposób jechać i przez to czasem odmawiają nam przejazdu. Jak wsiadamy, to on momentalnie się uspokaja. No pewnie, bo przejeżdżająca taksówka to jest zdobycz, tak? To jest poruszający się zwierz, którego on chce dopaść, więc szczeka, wokalizuje, a jak wsiada do taksówki, to już nie obowiązuje ta zasada. Więc to jest absolutnie zrozumiałe. Mhm. O, Kasia pomyślała, że jak była na seminarium u Jarka i Krzysia w Krakowie, spotkała tam trenerów super psa. No wiesz co, Kasiu, to znaczy Jarek i Krzysiek byli trenerami Wesołej Łapki, więc ja ogromnie się cieszę, że prowadzą seminaria i też odnoszą sukcesy, no bo się tego po prostu też dobrze nauczyli. Byli pilnymi studentami, to muszę przyznać. I Gerard też pisze, że ciekawy, jaki wpływ na agresję psa ma tak bardzo rozpowszechniona wśród ludzi kwarantanna. To jest temat rzeka, Gerard, wiesz, bo myślę, że sam wiesz doskonale, tak, że sporo weterynarzy, czyli lekarzy, po prostu ma w głowie taki schemat, że do 12 tygodnia życia pies powinien być w izolacji, ponieważ przyjmuje szczepienia przeciwko chorobom wirusowym i w związku z tym nie może kontaktować się z innymi psami. I z ich punktu widzenia, jakby takiego stricte medycznego, to ma sens. Natomiast statystycznie w mieście ilość psów, które mogą zarazić waszego psa nosówką czy parwowirozą, jest naprawdę znikoma. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie psy są zaszczepione. A więc izolowanie szczeniaka, zwłaszcza w okresie krytycznym, czyli do 16 tygodnia życia, izolowanie go w taki sposób bardzo rygorystyczny od jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym jest nie do końca uzasadnione. I powiem wam szczerze, że ja na przykład, jeżeli chodzi o moją frelę, to od początku, jak ją tylko wziąłem, ona miała 7 tygodni wtedy, ja od samego początku ją zabierałem do miasta, pokazywałem jej świat, socjalizowałem ją, pokazywałem jej ludzi, zabierałem na spacery, wiedząc, że
statystycznie prawdopodobieństwo, że ona mi zachoruje na jakąś parwowirozę czy nosówkę, jest naprawdę niewielkie. Co innego, gdybym ją zabrał do jakiegoś miejsca, gdzie są na przykład przyjmowane psy z interwencji, do schroniska, no tam różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ale tak w mieście, gdzie po prostu wszystkie psy są zaszczepione, to prawdopodobieństwo, że ten pies złapie jakiegoś wirusa, jest naprawdę niewielkie. A co może zdarzyć się, kiedy tego psa nie socjalizujemy z innymi psami, z ludźmi, z ruchem ulicznym i tak dalej? Po 16 tygodniu życia zaczyna się włączać taki bardzo intensywny mechanizm unikania zamiast ciekawości. Właściwie to według Scotta i Fullera to jest między 7 i 8 tygodniem, więc ten wykres Scotta i Fullera jest taki dokładnie 7-8 tydzień, ale oni robili te doświadczenia na biglach, a bigle to, no, to nie wszystkie psy. Więc zakładamy, że po 16 tygodniu życia bardzo mocno włącza się ten mechanizm unikania. I wtedy pies, widząc coś, czego wcześniej nie poznał, będzie miał tendencję do reagowania strachem na takie zjawisko, a jeżeli strach, no to jednym z zachowań wynikających ze strachu może być właśnie agresja, tak? Katarzyna pisze tutaj, dziękuję Ci bardzo, Kasiu, wyszkoliłeś świetnych specjalistów. Słuchaj, no, nie wiem, czy mogę powiedzieć nieskromnie, tak, masz rację. Zresztą takich osób, które to potwierdzają, jest dość sporo i ja się bardzo cieszę ich sukcesami. No bo słuchajcie, jeżeli ktoś decyduje się, żeby zostać trenerem czy behawiorystą, no to nie robi tego najczęściej tylko po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość, ale też, żeby realnie móc pomagać innym, prawda, w rozwiązywaniu problemów, w trenowaniu psów. Jakby szuka też swojej własnej drogi, bo przecież ci ludzie, którzy kończą kurs, oni czasami interesują się jakimiś sportami kynologicznymi, robią obedience, agility, nosework i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale robią to w sposób sensowny i świadomy, tak? Ja nawet gdzieś tam pamiętam rozmowę z trenerami Wesołej Łapki, którzy pojechali na jakieś seminarium i powiedzieli mi, że chyba mi muszą dać dyplom, dlatego że się właściwie dowiedzieli tego, co już wiedzieli. Więc to było takie bardzo, bardzo miłe. Aha, właśnie, jeżeli, słuchajcie, jeżeli myśleliście o tym, żeby się zająć tym profesjonalnie, czyli pomaganiem psom i ich opiekunom, to muszę Wam opowiedzieć o tym, może teraz to właśnie zrobię, że mamy wyjątkową promocję, czyli do końca listopada możecie dołączyć do drużyny G. Wykupując kurs zawodowy w Wesołej Łapce, możecie go też kupić na raty, możecie dołączyć do drużyny G. Co to jest drużyna G? Otóż jest to ekipa, która się zbiera do końca listopada, czyli pracuje jakby w swoim własnym tempie, czyli w wspólnym tempie, i mamy naszą własną grupę na Facebooku, która jest grupą tylko dla tej drużyny G, i będziemy się spotykać raz w tygodniu przez 2 miesiące na mastermindach, gdzie ja będę po prostu obecny, a to będzie Zoom, czyli każdy może zadać pytanie, każdy może mówić, każdy może podzielić się swoimi pytaniami, wątpliwościami, problemami, uzyskać wsparcie i odpowiedź bezpośrednio. I to ma naprawdę duży power, dlatego że jak się później spotykamy już na zjazdach praktycznych, czy to kursu trenerskiego, tam jest zjazd treningowy, zjazd później egzaminacyjny, czy kursu behawiorysta, praktyk, zoopsycholog, gdzie mamy 2 zjazdy kursu Super Pies, na który przyjeżdżają ludzie z trudnymi psami, to wtedy my już się po prostu znamy, wiemy już troszeczkę więcej o sobie, i to jest absolutnie fajne doświadczenie. Także drużyna G zaprasza, jeżeli myślicie o tym, żeby zrobić, znaczy połączyć swoją pasję z profesją, tak? Czyli to, że kochacie psy, zamiast na to, że potraficie pomagać też innym, nie tylko sobie. To, co jeszcze będzie w tej drużynie G, to pomimo tego, że jak wiemy, inflacja wzrosła, to ceny kursów na razie nie wzrastają. Czyli kto w tej chwili dołączy do drużyny G, to nie będzie miał żadnej większej ceny. W przyszłości prawdopodobnie ta cena
wzrośnie, chociażby dlatego, że koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas zjazdów wzrosły. W cenie kursu już jest zakwaterowanie i wyżywienie, czyli wy nie musicie się o to martwić, po prostu to jest po mojej stronie, czyli ja za to płacę, tak? Wy po prostu jesteście studentami i macie to zagwarantowane. Także zapraszam bardzo do dołączenia. Jeszcze mamy, dzisiaj jest jeszcze tydzień, nie? 23 listopada, czyli w sam raz do końca listopada taką okazję macie, więc jeżeli myślicie o tym, żeby dołączyć do ekipy, to jest to najlepszy moment. Weronika pisze, ze znajomymi psami normalnie się bawi, biega, ale pani behawiorystka powiedziała, że jest bardzo reaktywny i stresuje się każdym kontaktem z innym psem. Weroniko, tak jak już powiedziałem, psy są pod tym względem trochę podobne do niektórych ludzi, którzy nie czują się dobrze w nowym towarzystwie. Nie każdy jest taki, że wchodzi w nowe towarzystwo, otwiera drzwi kopniakiem, mówi hello, jestem. Tak. Niektórzy po prostu potrzebują czasu, żeby się jakoś w tym towarzystwie nowym odnaleźć. I psy mają dokładnie tak samo. Więc jeżeli twój pies stresuje się każdym kontaktem z innym psem, to zaaranżuj to spotkanie tak, żeby ono było dla twojego psa komfortowe, a zrobisz to przede wszystkim dając mu więcej czasu na zapoznanie się z tymi psami, z tymi nowymi psami, czy z nowym psem. Tak? A więc zrób to z większej odległości, poczekaj trochę, daj temu psu możliwość, żeby się napatrzył na tego psa, tamtemu, żeby się napatrzył na twojego psa. Zrób spacer równoległy w dużej odległości. Pozwól sobie przejść w jedną stronę, w drugą stronę. Jak widzisz, że emocje opadają, to wtedy dopiero pozwól na bardziej bezpośredni kontakt i zobaczysz, że grono przyjaciół twojego psa powiększa się. Także że to będzie, myślę, że dla ciebie fajnym takim doświadczeniem. I jeszcze wam jedną rzecz chciałem powiedzieć, a propos właśnie takich spacerów terapeutycznych z psami. Nasi trenerzy organizują takie spacery w różnych miejscach Polski, ale wy też macie wyjątkową okazję. To znaczy, że jeżeli jesteście zainteresowani, jak taki spacer terapeutyczny z psem przeprowadzić we własnym zakresie, to możecie wejść na stronę wesołałapka.pl, kliknąć w kursy online i teraz tylko do niedzieli, znaczy niby miało być od jutra, ale trudno, no, spalę tę promocję, bo jest jutro, znaczy pojutrze jest Black Friday, nie? Ale już ten kod działa, no więc wam go sprzedam dla tych, którzy są na live. Jak wejdziecie sobie na stronę Wesołej Łapki i zakupicie kurs online, dowolny, czy to będzie agresja smyczowa, czy to będzie spalona komenda, czy to będzie seminarium z Janem Danbarem, czy spacery terapeutyczne, czy kurs PTP, dowolny kurs online, z wyjątkiem kursów zawodowych, i wpiszecie kod promocyjny Wesoła Łapka bez polskich liter, tak jak go tutaj przedstawiłem, to dostajecie 20% zniżki, więc możecie z tego skorzystać do niedzieli. Ale nie mówcie nikomu, że wam to zdradziłem, dobra? Bo to będzie dopiero w piątek, no ale trudno, nie mogłem się powstrzymać. A teraz mam dla was zadanie. Pokażę wam film i będę prosić, żebyście ocenili, czy agresja, którą widzicie na tym filmie, jest agresją ofensywną, czy agresją defensywną, ok? No więc bardzo proszę. To jest ten film. Ja się na chwileczkę wyłączę. Widać. Dobra, możesz to zrobić.
No. Może nie zdarzyło się, żeby tak blisko do ciebie podszedł, jak był, prawda? Ja? Jeszcze dobrze. No. A ja się będę oddał, żeby się podzielać. Tak, żeby to było widać. Dobra, to wystarczy, od razu ucieka, nie? Mhm. Do siebie idzie. Ale... Nie trzeba nic mówić. Mhm, dobra. Okej, okay, tu jestem. Dobra, czekam teraz na waszą, na wasz werdykt, tak? Czy to była agresja ofensywna, czy to była agresja defensywna u tego psa? Okej. Okay. Patrzę, patrzę. Niby ofensywna, ale jakoś taka nie do końca. Pisze Małgorzata. Defensywna tutaj Kangal Polska. Jest, odchodzi, uspokaja. Ciężar przeniesiony naprzód. Katarzyna. On się ani myśli wycofać. Agresja ofensywna. Widzicie, ile jest tutaj. Gerard, oj, bez kagańca kolega miałby paznokcie poogryzane przy nogach. Tak, ja powiem wam tak, że moim zdaniem zachowanie tego psa jest zdecydowanie ofensywne. Ofensywne, nie defensywne. Dlaczego? Dlatego, że on nawet jak był bez smyczy, to on nie próbował się wycofać, schować za swoją właścicielkę, tylko on próbował go odgonić, gryząc, prawda, czy próbując, tak, gryźć, straszyć, zastraszać, w ten sposób dystansować. Więc jest to przykład właśnie takiej ofensywnej. Okej. Proszę o informację, czy jest możliwość zdalnego dołączenia. Nie jestem rezydentem Polski, a chętnie skorzystałbym ze specjalistów w ojczystym języku. Nie do końca chyba rozumiem to pytanie. Jest możliwość dołączenia. Aha, może o kursy, tak? Chodzi zawodowo. Oczywiście, że jest. Mieliśmy takich kursantów z Irlandii, na przykład Patrycja była, z Anglii druga Patrycja była, z Niemiec był Grzesiek. Także jak najbardziej zapraszamy serdecznie, przy czym jeśli chodzi o kurs behawiorysty, to tam nie musisz mieć własnego psa. Natomiast na kursie trenerskim, no to musisz zdać egzamin praktyczny z własnym psem. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie wesołałapka.pl w dziale właśnie kursy zawodowe. Mhm. Tak, tutaj do samego ataku nie dochodzi, tak, ale masz grożenie, tak? Pamiętaj, że jakby agresją nazywamy każde zachowanie, które nieprzerwane prowadzi do gryzienia. I tutaj było ewidentnie widać, że ten pies się nie cofa, tylko on doskakuje do nogi trenera, tak? Czyli w sytuacji, gdyby on nie miał kagańca, to on by generalnie używał zębów, żeby zwiększyć dystans. Dodatkowo widzieliście ogon w górze. Tam nie było strachu, tam nie był ogon schowany, no, tam nie było unikania kontaktu poprzez obniżenie postawy ciała. Czyli generalnie widzieliście, że ta postawa ciała jest zdecydowanie po stronie złości, jeżeli chodzi o emocje, niż po stronie strachu, bo tutaj strachu generalnie nie było widać. Oczywiście jak ja mówię, zawsze morduję moich studentów na kursach zawodowych, czyli na zjazdach Super Pies, bo my tam bardzo szczegółowo analizujemy zachowanie psów, pokazuję im w praktyce, jak wygląda zachowanie defensywne, ofensywne, nie? Kiedy pies przeżywa konflikt, dążenie, unikanie, które elementy mowy ciała tego psa świadczą o tym, że on na przykład ma ten wewnętrzny konflikt. To wszystko zresztą możecie też zobaczyć na YouTubie. Jak sobie wpiszecie
w YouTubie taki śmieszny tekst Jacoli 123, patrzę, czy tutaj ma, to możecie obejrzeć sobie, o, to jest mój kanał na YouTubie, ma taki nick Jacoli 123, dlatego, że ja go prowadzę od 2007 roku, więc to jest po prostu straszna już prehistoria i w ogóle tam zobaczycie mnie sprzed wielu lat, ja sam się czasami śmieję i mam takie filmy, gdzie na przykład mam, nie wiem, skarpetki do sandałów założone, okropne. ale dużo jest tam fajnych filmów i możecie też zobaczyć całą playlistę właśnie kursu Super Pies. I to jest właśnie ten kurs, który jest częścią kursu zawodowego. Mhm. Okej, okay. Ale obiecałem wam też opowiedzieć troszeczkę więcej o tych badaniach naszych polskich uczonych, nie tylko naszych, bo też pani Aimi Tallian z Norweskiego Instytutu Badań nad Przyrodą, które oceniły setki przypadków pogryzień człowieka przez psa w latach 94-18. I teraz wiecie, ile osób było zaszczepionych, musiało być zaszczepionych po kontakcie właśnie z psem nieszczepionym? 79 964 osoby. Nie? I jak byście obstawiali, czy częściej dochodziło do pogryzień w miastach, czy na wsiach? I to jest moje znowu pytanie do was, jak obstawiacie? Na wsi jest częściej dochodzi do pogryzień, czy w mieście? Jak wam się wydaje? Czekam, bo tutaj chwileczkę zawsze ta odpowiedź trwa, dlatego że na wsi, w miastach. Tutaj Mariola pisze na wsi, Gerard na wsi, bo biegają luzem, Joanna też na wsi, w mieście więcej, chyba na wsi. No więc nasza intuicja jest tutaj różna, ale powiem wam, dobra, już nie będę was trzymał w niepewności, częściej dochodziło według tych badań do pogryzień w miastach niż na wsi i częściej byli atakowani mężczyźni niż kobiety. Ale niestety najczęściej ofiarami są dzieci, a to przede wszystkim te dzieci, które wykazały zainteresowanie psem. Dlaczego tak? I tutaj też w dyskusji autorzy tego raportu mówią, że chociaż w 42% przypadków dzieci znały psy, które je ugryzły, i często było to tak, że pies akurat bronił na przykład miski, to większość tych pogryzień była związana z tym, że po prostu dzieci nie były nauczone jednej prostej rzeczy, że nie podchodzi się do psa, którego się nie zna, tak? Czyli jeżeli nie znasz psa, to nie podchodź do niego. I tutaj niestety dlatego właśnie dzieci padały częściej ofiarą pogryzień, tak? Najczęściej dochodzi do pogryzień przez psy wałęsające się bez opieki, to w 17% przypadków, albo przez psy, które same uwolniły się z uwięzi, to jest 11%, a co ciekawe, rzadziej dochodziło do pogryzień na terytorium bronionym przez psa, czyli na przykład na podwórku, to było tylko 8%. I zestawiono te dane z danymi WHO, że na świecie rocznie ofiarami psów pada 10 milionów ludzi. Słuchajcie, 10 milionów ludzi pada ofiarami psów. Tylko w USA to jest 4,5 miliona osób, czyli bardzo sporo. Natomiast w Polsce dochodzi do 13 pogryzień na 100 tysięcy mieszkańców rocznie i ten współczynnik jest wyjątkowo niski u nas. Porównywalny na przykład z Botswaną. W Hiszpanii na przykład wynosi to 71 na 100 tysięcy mieszkańców, u nas 13, nie? W Szwajcarii aż 180, w Holandii 830, w Wielkiej Brytanii, uwaga, uwaga, 1873 zaatakowane osoby na 100 tysięcy mieszkańców. I to prawdopodobnie to nie jest tak, że te różnice wynikają stąd, że nasze psy są wyjątkowo łagodne, albo że nasi rodacy są wyjątkowo odpowiedzialni, tylko po prostu pogryzienia są znacznie rzadziej zgłaszane w Polsce i nie ma żadnego systemu raportowania tych pogryzień, a poza tym są odnotowywane tylko takie przypadki, w których no, wystąpił duży uszczerbek na zdrowiu. Tak, może być tak, że tych pogryzień jest zdecydowanie więcej, ale po prostu nikt nie zbiera tych danych. A jak myślicie, jakie są
rasy, które najczęściej gryzą, nie? Czy rasy, czy w ogóle psy, które najczęściej gryzą. Ja kiedyś też robiłem sobie taką bardziej zabawę niż badanie, i okazało się, że oczywiście, że jest najczęściej gryzącym psem w ogóle są goldeny retrievery, ponieważ ich jest najwięcej. Ale powiedzcie, jak myślicie, jakie psy gryzą najczęściej? I tutaj labrador, no nie. Kundelki, to już jest blisko, dlatego że okazuje się, tu Mara i Hendricks napisałaś, że kundelki najczęściej gryzą mieszańce, 31%. Na drugim miejscu owczarki. Brawo, Ewa, odgadłaś to, że owczarki gryzą na drugim miejscu i to było 22,7%. Następnie są amstafy i to jest 15%, pitbulle 6% i rottweilery 6%. Tak? Więc jeżeli chodzi o inne dane, to tutaj akurat tych danych w artykule nie mam. Natomiast to badanie postaram się Wam gdzieś tam odszukać i podrzucić w komentarzu. Karolina napisała, że w Wielkiej Brytanii psy mogą biegać luzem i często takie się spotyka. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że te psy są spokojniejsze, bardziej posłuszne niż te, które spotykam w polskich miastach. Wiesz, ja też tak się zdarzyło, że byłem wiele razy w Wielkiej Brytanii, pracowałem tam też z psami i generalnie mam takie wrażenie, że tam wszyscy są tacy bardziej wyluzowani. Te psy się po prostu spotykają, chodzą gdzieś tam, włażą z tymi ludźmi, w ogóle im towarzyszą częściej. A skoro tak się dzieje, to mają więcej doświadczenia kontaktu z innymi psami, ludźmi, z różnymi sytuacjami, niż psy, które są izolowane, tak jak na przykład u nas w budach na podwórkach. Ale też mi się zdarzyło w Wielkiej Brytanii widzieć psy, które są agresywne, tylko po prostu to jest troszeczkę tak, że perspektywa behawiorysty, czy perspektywa eksperta od problemowych zachowań jest inna niż perspektywa przeciętnego opiekuna psa, tak? Bo jak masz fajnego psa, to nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile psów ma problemy. Natomiast jak jesteś trenerem, behawiorystą, ekspertem, to zgłaszają się do ciebie przede wszystkim takie osoby, które mają problem ze swoim psem, tak? Czyli ten pies właśnie jest reaktywny, agresywny, coś tam gryzie, już pogryzł różne osoby. I to jest właśnie różna perspektywa. Natomiast w jaki sposób oceniamy ryzyko związane z zachowaniem agresywnym danego psa? Teraz powiem Wam, że ja już przerobiłem różne sposoby oceny tych zachowań agresywnych, ale najbardziej takie obiektywne wydaje mi się kryterium, które zaproponował Joel de Hasse. I on to opisał w książce Agresja u psów, przepraszam, Agresja u psów, agresywne zachowanie u psów, to jest O'Hara, czy O'Hear, James O'Hear. Natomiast Agresja u psów to jest Joel de Hasse. Teraz chyba Galaktyka wznowiła to wydanie, bo ono było przez jakiś czas niedostępne. I on tam zwraca uwagę na bardzo, bardzo fajne, ważne rzeczy, że pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, oceniając, czy zachowanie agresywne danego psa jest niebezpieczne, czy jest w miarę możliwe do tolerowania, jest masa psa oraz masa ofiary tego psa. Bo jeżeli pies waży 40 kg, a gryzie dziecko, które waży 20 kg, to ten parametr, który wynika z samej dysproporcji pomiędzy masą psa i masą jego ofiary, jest bardzo znaczący. Dodatkowo DHC wprowadza w tym parametrze taki przelicznik, że to jest masa psa razy 4 podzielona przez masę ofiary. Czyli jeżeli na przykład pies waży 40 kg razy 4, to jest 160 kg, podzielone przez 20, ile daje? 16 przez 2? 8. Czyli to już mamy, wtedy wpisujemy jako ten parametr wartość 8. I dalej kategorie osób zagrożonych. Czy to są mężczyźni, czy to są kobiety, czy to są dzieci? Czy to była agresja ofensywna, czy była defensywna? W jaki sposób
pies gryzł, czy to było tylko jednokrotne ugryzienie, czy było wielokrotne, czy było przytrzymane, jak było silne. Te wszystkie rzeczy bierze pod uwagę i to jest bardzo fajna skala, dlatego że ona nam pozwala troszeczkę się zdystansować do tego, co opowiada właściciel albo co ewentualnie my widzimy. Po prostu bierzemy sobie po kolei, punkt po punkcie, tę skalę i analizujemy zachowanie psa. I teraz w zależności od tego, ile punktów ten pies dostanie, to na przykład jeżeli to jest piesek wielkości chihuahua, atakujący dorosłego mężczyznę i w dodatku robi to ze strachu i w dodatku jest zaczepiany przez tego mężczyznę, to prawdopodobnie będzie mieć wskaźnik poniżej 10, a tutaj to jest zasięgnięcie opinii specjalisty na temat bezpieczeństwa. To wszystko. Natomiast jeżeli zagrożenie jest średnie, no to tutaj już trzeba poddać psa badaniu klinicznego przez lekarza weterynarii, przedsięwziąć środki zapobiegawcze, przeszkolić psa, czyli mówimy już tutaj, no, jeżeli jest to średnie zagrożenie, to nie możemy tego całkowicie lekceważyć. Jeżeli zagrożenie jest poważne, to DHS zaleca leczenie i terapię prowadzoną przez specjalistę, noszenie kagańca w środowisku, w którym istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zachowań agresywnych. To jest fajna rada, dlatego że jeżeli mamy psa, który faktycznie mocno gryzie, a my no, nie nauczymy go noszenia kagańca, to po pierwsze ten pies będzie się ćwiczyć w tym zachowaniu, po drugie osoby, które są narażone na jego ataki, będą czuły się niekomfortowo. Przynajmniej taki management w postaci kagańca pozwala po pierwsze obniżyć poziom stresu u psa i u ludzi, a po drugie rozpocząć jakąś tam pracę. Natomiast powyżej 15,5 to już jest zagrożenie bardzo poważne i tutaj jest zalecane odseparowanie psa od ofiary. DHS pisze o usunięciu kłów, ale w Polsce z tego co wiem tego się nie robi, albo eutanazja. I powiem wam, że no mi się nie zdarzyło powiedzieć, że proszę uśpić psa, chociaż zdarzyło mi się oceniać psy, które były śmiertelnym zagrożeniem. Natomiast zawsze mówię, słuchajcie, tutaj pierwsza rzecz jest odseparowanie psa od ofiary, czyli być może znalezienie mu takiego środowiska, w którym on nie będzie musiał konfrontować się z czynnikami wywołującymi tak silną agresję, tak? Więc tutaj jakby zawsze jest jeszcze jakieś wyjście, natomiast poważne zagrożenie to jest taki trochę dzwonek alarmowy, że nie można tego zlekceważyć. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby tą skalę DHS-a, jeżeli macie ocenić poziom zagrożenia, to żeby właśnie tą skalę stosować. Dlaczego pies, pyta Eli Wolf, 2,5-letni duży mieszaniec, przemienia się we wściekłego diabła na widok innych psów rasy husky i malamut, nawet z dużej odległości. Do innych raz jest przyjazny. Moja odpowiedź jest taka, bo prawdopodobnie jest rasistą, a mówiąc tak całkiem całkiem poważnie, to psy reagują przede wszystkim, są wzrokowcami. To nie jest prawda, że on reaguje węchem. Węch włącza się u psa w drugiej kolejności. Najpierw to jest wzrok, czyli jak pies widzi innego psa, to on reaguje na ten kształt. Nie, ja nie wiem, czy twój pies nie miał wcześniej jakiegoś doświadczenia z psem podobnym do haskiego czy malamuta, bo tego nie wiemy, ale może być tak, że on po prostu źle reaguje na ten kształt psa. Co można by było tutaj zrobić? Jeżeli zależy ci na tym, aby odwrażliwić tę sytuację, to po prostu zapoznawać tego psa twojego z psami w typie Alaskana czy Malamuta, czy haskiego czy Malamuta, ale właśnie w sposób kontrolowany, dając im więcej czasu, dając więcej odległości, tak? I powolutku, powolutku. Ksero, pracuję nad tym, ale nie jest łatwo. Według twoich, Jacku, porad wyprzedzam reakcję i jest coraz lepiej. Ale niestety ten mały, biały w okolicy często biega sam luzem i atakuje Gibsona. To bardzo ci współczuję, bo opowiadałem dzisiaj o tych wyżlicach, które biegają bez smyczy i po prostu atakują frelkę, tak? Przybiegają, szczekają, grożą. Niestety nie mamy wpływu na to, co zrobią inni. Możemy mieć tylko wpływ na to, co my zrobimy. Więc ja prawdopodobnie, jakbym widział, i tak zrobię, jak będę widział następnym razem, że te psy biegają bez smyczy, to po prostu pójdę gdzie indziej. Tak? Bo to jest
jakby taki najbardziej rozsądny sposób. Ja nie mam obowiązku konfrontować się z kimś, kto jest nie do końca odpowiedzialny za zachowanie swoich psów, a dzięki temu, że nie będę tego robił, to mój pies nie będzie się uczyć takich reakcji, tak? Oczywiście, no, w sytuacjach awaryjnych to jest, wiesz, taka zasada, po prostu jak nie wiesz, co zrobić, to zrób, co chcesz, tak? Czyli po prostu, no, jeżeli nic się nie da zrobić, no, to po prostu zrób cokolwiek, odejdź, zabierz psa z tej sytuacji, zacznij pracować gdzieś indziej, tak? Czy można założyć, Asia pyta, że pies, który ma mocny charakter, jest źle wychowany, jest groźniejszy niż źle wychowany pies, który ma delikatny charakter? Wiesz co, to jest takie troszkę teoretyczne dla mnie, bo to zależy od wielkości psa, od typu psa, wiesz, jakie on ma predyspozycje do tego, tak? Co to znaczy mocny charakter? Czyli rozumiem, że to jest pies twardy, źle wychowany, czyli tak sobie wyobrażam to pytanie, tak? Mam dużego, twardego psa, który nie jest dobrze socjalizowany, i małego psa, czy powiedzmy, jest jakiś tam, powiedzmy, delikatny, czy jest miękkim psem. Więc w sytuacji zagrożenia, ten pies, który jest asertywny, prawdopodobnie wybierze konfrontację, ten pies, który jest unikający, prawdopodobnie będzie chciał uciec, będzie chciał odejść z tej sytuacji. Czyli to będzie zdecydowanie bardziej... Znaczy to zachowanie psa delikatnego, jak mówisz, czyli tego miękkiego, będzie jakby per saldo bardziej bezpieczne. Kochani, dziękuję Wam ogromnie za to, że spędziliśmy razem godzinę, jak zwykle we środę. Przypominam o trwających zapisach do drużyny G oraz o tym, co Wam tutaj zdradziłem po cichu, że na hasło wesoła łapka, czyli nie wesoła łapka.pl, tylko wesoła łapka, macie po prostu 20% zniżki z okazji tak zwanego Black Friday'a. O, to jest to. To hasło trzeba wpisać jako kod promocyjny. No i oczywiście, jeśli chodzi o kursy zawodowe, to grupa załoga G, czy drużyna G się formuje. Jeszcze nam został tydzień, już tam trochę osób jest, ja się nie mogę doczekać na nasze spotkania. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, zapraszam i mam nadzieję, że tę garść informacji, którą dzisiaj też otrzymaliście, pozwoli Wam lepiej zarządzać zachowaniem Waszego psa i reagować w sytuacjach, które są dla niego i dla Was kryzysowe. Dzięki serdecznie raz jeszcze, do zobaczyska za tydzień. Pa, trzymajcie się.